Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Śródziemie Cień Mordoru. Moi drodzy, wykorzystując to, że jest początek odcinka i jeszcze gdzieś tam jesteśmy wszyscy skupieni, to przypominam wam, że od 1 grudnia ruszamy z nowym kanałem, także tam was zapraszam, tam będę kontynuował wszystkie swoje serie i przerzucę tam wszystkie swoje odcinki w końcu z czasem. Już mam zaploadowane około 250, jeszcze tylko 500. Także myślę, że w końcu się to uda. Także tam od 1 grudnia będziemy działać i mam nadzieję, nie pogubicie się, bo po prostu na tym kanale już wtedy publikacje zostaną wstrzymane i tutaj nic nie będzie się już totalnie pojawiało, ani The Forest, ani Smite, ani nic totalnie. Dobrze, moi drodzy, skoro już sobie wyjaśniliśmy wszystko, pragnę wam jeszcze tylko przypomnieć o tym wodzu tutaj, z którym miałem ostatnio bardzo, bardzo te wielkie problemy. A tu coś to? Czeka na twoje rozkazy. Rozumiem. Można, moi drodzy, bardzo fajną rzecz podpowiedzieliście mi w poprzednim, w komentarzach pod poprzednimi odcinkami, moi drodzy. Mianowicie poleciliście mi, abym jednego z tych kapitanów, których mam przejętych, żebym wydał mu rozkaz, żeby obalił po prostu tego wodza. Wtedy będzie mi zdecydowanie łatwiej. Nie będę musiał robić tej, kurczę, dziwnej takiej misji. Może to będzie lepsze po prostu rozwiązanie. Zastanawiam się właśnie, może zróbmy sobie po prostu tą oto misję. Tak będzie lepiej, ja sobie tego kapitana przejmę. On tutaj nie ma żadnego, że tak powiem, pana. Także sobie... Także ja sobie tutaj elegancko przejmę tego kapitana. Okej, tu się pojawił jakiś... Tamten uciekł, aż się podpalił. No dobra. Fajnie. Jak widzicie, już jestem coś coraz bardziej wprawiony ogólnie w tym wszystkim. Dosyć szybko mi to w miarę idzie. O, proszę, znaleźliśmy jakiegoś gościa. Kańczug. Okej. Zobaczmy. Dobra, nie chciałem go zabijać, co prawda. No ale tak wyszło, że się że po prostu zginął. Prawdopodobnie był podatny, tak, na tego typu ataki. Czego nie byłem w stanie przewidzieć niestety, no ale dobrze. Ważne, że już go nie ma. Bo tak naprawdę to myśliśmy cały czas po to zadanie tutaj. Brok Karkołam i Kundza Skurogrzmot. Skurogrzmot, niezłe imię. Kurczę, cały czas na tym padzie ja jestem kulawy dosłownie. Ale fajne ma te topory, zwróćcie uwagę, jakie zakrwawione. Bardzo mi się podobają. Okej, czyli tak. Najlepiej byłoby się pozbyć tych tutaj. Bo to, moi drodzy, są berserkerzy. Oni są strasznie trudni do pokonania w walce wręcz. Okej. Tutaj mamy jakieś te strzały, z tego co widzę. Zajmiemy się teraz tymi gośćmi. Okej,
Dobra, karkołam został zabity w międzyczasie. To mi w ogóle totalnie nie zależało na tym, żeby on tu przeżył, nie przeżył i tak dalej, i tak dalej. Także skóro grzmot zdobędzie kolejną tutaj potęgę, ale to ja sobie po prostu tego skóro grzmota. Dobra. Teraz trzeba tego skórogrzmiota zwyczajnie zlać, tak? Dobra. O Jezus! Okej. Dobra, i teraz możemy go złapać, naznaczyć i jesteś nasz. Ledwo przeżyłem ten pojedynek. Widzicie, tak jak mówiłem, berserkerzy są strasznie potężni w walce wręcz. Zaraz jeszcze sobie tylko przejmiemy tego kapitana po raz ponownie. Niech tylko go tutaj znajdę. Zdominować go trzeba i trzeba wydać mu rozkaz. Wydaj rozkaz. I teraz, moi drodzy, inicjacja. Niech będzie. Rozpoczyna się nowa walka o władzę, proszę bardzo. I teraz my temu kapitanowi w tej walce o władzę zwyczajnie pomożemy, tak? Jak widzicie, on nam tutaj już zniknął z mapy. Co ty, kurde, robisz, powiedz mi? To jest świetna podpowiedź z waszej strony, naprawdę. Ja bym w końcu wpadł na to prawdopodobnie. Ale po co tak naprawdę mam sam główkować i tutaj zastanawiać się nad tym, jak tą misję zrobić, jeżeli tak naprawdę przechodzimy tą grę wspólnie i naprawdę możemy tutaj fajnie sobie podziałać. Ja jeszcze tylko się teleportuję tutaj i myślę, że ta walka o władzę pójdzie nam dosyć szybko, bo jak prosimy jakiegoś kapitana o to, aby on nam tutaj tą walkę o władzę rozegrał, to zazwyczaj ci wodzowie są tacy mocno odseparowani, co jest bardzo fajne. Bardzo rzadko... O, właśnie. Staje twarzą w twarz. Okej. Dobra, to była inicjacja na przybocznego. Potęga zwiększona, awans na przybocznego. Świetnie. I teraz, moi drodzy, robimy coś takiego. Tu muszę się teleportować troszkę szybciej. Oj, 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 oj. Dobra, on jest nasz. Cholera, wcisnął mi się X. Jeszcze raz go dominujemy. I teraz wydajemy mu rozkaz, aby tego wodza nam przejął. Już jest jego przybocznym, teraz trzeba go zdradzić. No, on przewyższa tego wodza rangą, także powinien sobie poradzić śmiało tutaj, bez najmniejszego problemu. I teraz, moi drodzy, kurde, to trzeba uważać, żeby nie zabić swojego. Okej. I tutaj teraz będzie ta misja. Można się... On jest jego przybocznym teraz, także powinien być właśnie ten wódz fajnie odosobniony. To jest zaleta tych takich właśnie rozwiązań, gdzie przyboczny próbuje gdzieś tam awansować. Już mieliśmy taką jedną sytuację. Okej. Dobra. Naznaczymy go sobie. Super. Pokaż, ty coś będziesz wiedzieć. Zdominujmy go. Przesłuchaj. Ten gościu, chyba nic o nim nie wiemy, albo mi się wydaje. I coś tam wiemy.
że to może uzyskajmy informacje o reszcie w takim wypadku. Będzie o tobie. O, fajny Macheum. Czaszek, zbieracz czaszek. Przerywamy to. On dalej jest naszym ziomeczkiem. Czyli jest ok. Tu widzę, jest jakiś Karagor do wyboru. Dobra. I co się patrzysz, kurde? Super. Zaczynamy. Zdradę. Mam nadzieję, że on będzie tutaj rzeczywiście sam. Tak, jest, zwrócił uwagę. Nieźle. Teraz, moi drodzy, szybciutko otwieramy. Armia, patrzymy, jakie ma słabe, mocne, nie ty, słabe, mocne strony. Ranią go techniki bojowe i ranią go wybuchy. Nienawidzi much, odporny na atak z ukrycia, niewrażliwy na ataki z dystansu. Nie możemy tutaj tak naprawdę nic zrobić, tylko ewentualnie się może tam po prostu tepnąć szybciej. O matko. O, patrzcie, on go tutaj fajnie zleje. Dobra, żebym tylko nie zginął. Dobra. I żegnamy go. Nieźle. No i proszę bardzo, pan i władca, wszyscy wodzowie są pod moją... Super. Pod moją władzą. Wszyscy przejęci, naznaczeni. Ekstra. No i bardzo mi się to podoba. Cel zrealizowany, wodzowie zdominowani. I teraz, moi drodzy, po zdominowaniu wszystkich wodzów odkryła nam się tutaj ta misja dodatkowa. Zastanawiam się jeszcze, kogo mogą dotyczyć te inne misje. Aha, czy po prostu pokazuje mi te misje na czerwono, bo one są jakoś tam powiązane z moimi tutaj... A ty co chcesz osiągnąć? Powiem szczerze, że nie wiem. Aha, łowce bestii. Dobra, nie będziemy się nimi zajmować. Mamy jeszcze troszkę czasu, a nawet dosyć sporo. Także myślę, że możemy śmiało sobie tą misję rozpocząć. A żeby to zrobić, przeniosę się tutaj troszkę bliżej, co by nie musieć tyle biec. I tak, jesteśmy dosyć blisko, tylko 300 stóp. No i lecimy. Tutaj zahaczę o Camlot, to... A, kurczę, nad tym się nie da przeskoczyć. Bym sobie troszkę szybciej podbiegł. Okej. Nikt tego nie widział? Nie. No i bardzo się cieszę. Rozpoczynamy misję. Twoje oddziały czekają na rozkazy. Nadszedł czas, by ruszyć do ataku na Czarną Dłoń. Właśnie, moi drodzy, niech w końcu zacznie się coś dziać. Passengers. But I've carried worse. Tak, teraz musimy zabrać wszystkich wodzów, prawdopodobnie do Czarnej Dłoni. Powiem wam, że w tej cutscence jakaś grafika jest rozjechana, nie podoba mi się. Jakaś jest niedopracowana zdecydowanie, albo mi już nie wyrabia karta. Albo coś jest nie tak z tą cutscenką, jakaś jest mocno niedorobiona. Dobra, już się przymykam.
Okej, okay. Boję się tylko, żeby znowu się nie przyczepili do jakiejś ścieżki dźwiękowej z tych cutscenek. Bo tutaj muzyczka se gra, wszystko super. No właśnie, takie wstawki są dźwiękowe. A każda ta muzyczka mnie kosztuje kurczę roszczenie i później muszę się z tym bebrać. Straszne. Ale jak widzicie, ta cutscenka... Nie, rzeczywiście, jakoś mi się nie podoba ogólnie ta jakość. Coś tutaj w niej jest niedopracowane mocno. No i jedziemy my i naszych czterech wodzów prawdopodobnie, czy tam pięciu, razem może ze swoimi przybocznymi. No i co, chyba będziemy tutaj gotowi na atak na czarną dłoń, tak? O matko, jaki paskudny obdzieracz. I co? Kogo tu mamy naprzeciwko? No, mamy naprzeciwko mnie i pięciu najlepszych wyjadaczy z całej armii, tak? Shrock! Shrock has bled us bad! Bled us hard! Shrock has butchered us! Stole our minds! Stole our will! Taking mortal! No more! No more! Drown the air! No dobra. Pokonaj swego rywala. Ranią go techniki bojowe tylko. Dobra, widzę, że oni tutaj... Najlepiej to było, kurczę... Trochę pionków powybijać. Wiecie, o co chodzi. Żeby było po prostu łatwiej tu walczyć. Dobra. Już mało zostało. Ale muzyka intensywna. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy mój miecz się świeci. Dobra. Ja od razu w niego wjeżdżam z atakiem krytycznym. Dobra. No i dobra. Gdzie on jest? Jest. Dobra, o, jednym chlaśnięciem go dobiłem. O, jakaś fajna runa z niego wypadła. Bez osłon. O, fajnie. 41% szans na uzyskanie ataku krytycznego. Nie ma na to teraz czasu. Musimy odnaleźć czarną dłoń, który prawdopodobnie... Strasznie tutaj ponuro. No ale dobra, ja tam wchodzę bezpośrednio. Nawet się nie zastanawiam. Kolejna cutscena. Fajny odcinek, taki intensywny nam wyszedł. Podoba mi się. Nie wiem, kto to gada. Ciekaw jestem, z kim będziemy się tu mierzyć. Nie mogę się doczekać. Ostatnia walka z czarną dłonią była dosyć wymagająca, bo nie dość, że miał sporo uruków do pomocy, to jeszcze jakimiś takimi atakami cholera ognistymi atakował. Mam nadzieję, że ten będzie troszkę bardziej wymagający. Nie wygląda to dobrze. Ach, to ten taki z wyciągniętymi, jakby to powiedzieć, ustami, tak?
seeks you, Celebrimbor. Return to him and cast off this human corpse. Stand up and fight. Ciekaw jestem. Celebrimbor is your curse. He chose you. Silence! And he can release you at any time. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. No dajemy, dajemy. Będzie jakiś fight? Czy się zapadnie nam pod nogami ta krata? O. Weź się energię z ukrycia. Okej, ciekaw jestem, ile razy tak będzie trzeba zrobić. Haha, będę musiał go po prostu szukać teraz tutaj. Aha, czyli jeżeli my go nie znajdziemy pierwsi, to on znajdzie nas i w ten sposób zostaniemy potraktowani, tak? Dobra. Zobaczcie, ich tu jest normalnie kilkunastu. Nie wiem, za którego się brać normalnie. Nie ma jakiegoś bliżej? Do tamtego nie sięgnę. Do tego sięgnę. Ciekawe, czy można trafić nie na tego, co się chce. I dlaczego ja z niego wysysam energię tak w ogóle? Ktoś to wie? Idź do Lorette. Ale nutka. Tu się nie da wskoczyć? Co to ma być? Pięknie, pięknie śpiewa. Dobrze, dobrze, jak to? Tędy się wchodzi. Co my tu mamy? Okej. Można było się domyśleć. Oh yeah.
No i o to chodzi. No i to jest żądza zemsty. To mi się podoba. Upadek wieży, moi drodzy. Takie osiągnięcie zdobyliśmy. Czyli teraz już wiemy, o co chodzi, moi drodzy. Talion został zabity, a Celebrimbor go po prostu owładnął, jego ciało, żeby go wskrzesić i uzyskać po prostu odpowiedzi i zemstę. Teraz już wiemy, o co chodziło. No, dzisiaj, moi drodzy, sporo cutscenek, sporo się dzieje, sporo misji. Naprawdę świetny odcinek nam się udało tutaj stworzyć, że tak powiem. Co nam tu teraz czytuje? Jak widzicie, zmieniłem też skórkę z tej kobietki na tego mrocznego tutaj strażnika. Najbardziej ze wszystkich mi się ogólnie podoba ta skórka, także myślę, że przy niej już zostanę do końca gry. Dobra. No i okej. Jesteśmy z powrotem. Władca Mordoru, dzięki. Misja wykonana. Dobra. Odblokowaliśmy kolejne zadanko. Teraz musimy wrócić do Królowej. Ale to myślę, że, moi drodzy, zrobimy sobie już w poprzednim odcinku. Nie ma sensu tutaj, że tak powiem, przedłużać, bo ten odcinek był naprawdę mega intensywny. Bardzo dużo się działo i trwa akurat 27 minut, także myślę, że wszystko jest perfekto. Udało nam się bez żadnych wtopek, także subcio. Wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i przy okazji przypominam, że od 1 grudnia ruszamy z nowym kanałem. Trzymajcie się.